Jaką flagę będą mieli dzisiaj chłopaki? Flagę Japonii? Ja mam białą. Witamy serdecznie na kanale Quizersi, to drugi odcinek Flago Quizu. Ostatni bardzo dobrze się przyjął, więc mamy nadzieję, że dzisiaj również będzie Wam się podobało. Po raz kolejny trochę przykładów jest, trochę ciekawostek ze świata popkultury, kultury i tak dalej, i tak dalej. Bazujemy oczywiście na flagach, więc geografia jest naszym tłem. Musimy zrobić znowu intro śpiewane. Flago Quiz. Nie wiem, czy takie intro śpiewane było wcześniej. Trzeba wrócić do minus jeden punkt. Albo minusowy punkt na start. Flago Quiz. Nie, wystarczy już, wystarczy. Słuchajcie, to nie jest odcinek muzyczny, dzisiaj koncentrujemy się na waszej wiedzy na temat flagi, na temat różnych akcentów dotyczących miejsc, o których będziemy rozmawiać, bo niekoniecznie to są państwa. Mogą to być miasta, mogą to być miejsca fikcyjne itd., itd. I jeszcze jedna ważna rzecz na wstępie, bo ostatnio dużo komentarzy się pojawiło pod tytułem... Nie, no dobra, ale ja jeszcze miałem taki feedback chyba, albo coś mi się kojarzy. Nieważne, w każdym razie komentarze sugerujące, że bez sensu jest pokazywanie fragmentów flag, bo mogą być 3-4 różne flagi. Po pierwsze, flagi zawsze się różnią akcentem kolorystycznym. Dlatego mówiłem o tych kolorach i o kodach informatycznych kolorów. A po drugie, taki jest sens tej zabawy, słuchajcie. Sensem zabawy jest to, że jeżeli są 3 flagi, które mają żółtą gwiazdę, to żeby się wstrzymać i poczekać za 4, bo jak będziecie mieli Chiny i Wietnam, to nie dam nic z Wietnamu, jeżeli to... Znaczy inaczej, jeżeli będzie to Chińska Republika Ludowa, to nie będzie miejsca z Wietnamu i tyle. I to się będzie różniło w jakimś stopniu. I tyle. Lecimy. Profesor Adamu, co mówił? Nie, no żaden profesor. Po prostu chciałem wyjaśnić dlaczego daję takie fragmenty. Zaczynamy. Pierwszy przykład. Tak jak wcześniej, fragment flagi na waszych ekranach. Musicie zapisać co? Nie, ja lecę od razu. Za 5. Trzeba się bawić. Ostatnio mnie to zgubiło, jak nie odgadywałem intuicyjnie. Przegrałem. Ja bym chętnie coś zapisał, tylko ja się boję, że to jest flaga, która jest nieaktualna. I... Teraz obowiązuje inna. Więc czekasz? Poczekam na 4 punkty. Dobra, to za 4. Miejsce. Ja mam tu jechać. Co powiedziałeś? Mam zaplanowane w przyszłym roku jazdę tam. Ale jestem głupi. Nie wiem, że gram z kimś, kto zna moje życie, nie? No dobrze, to widzowie grają z wami. Jak w takim jestem razie. Głupi. Widzowie grają z wami. Postać związana z miejscem, taka oto postać, pewna pani śpiewająca. Za 2 punkty literka i za 1 jest oczywiście Gruzja. Pokażcie swoje. Co dałeś? No Gruzję no. Gruzja, 5-4, krzywy z jednopunktową stratą. Krzywy wie, bo planuje wypad do Gruzji i krzywy po prostu jest poinformowany. Ale ja po prostu tą sekundę ciszy, jak powiedziałeś, ja to będę jechać, to zapamiętam do końca życia, bo się zorientowałeś, co zrobiłeś. Kurde, przeszacowałeś trochę w tym końcu życia chyba, ale dobra. Wiecie co to jest? Tak swoją drogę? Nie wiem. Swoją drogą? Ta pani, która śpiewała o rowerach w Pekinie. Tak? Kate Melo. Tak, ona jest Gruzinką. O, ale to jakieś młode zdjęcie chyba jest. Nie aż tak bardzo, ale... Ogólnie urzęduje w Kanadzie, nie? Ogólnie do Irlandii się przeprowadziła w młodym wieku, a teraz chyba możliwe, że jest w Kanadzie, nie wiem, nie sprawdzałem. To ona wydała tę piosenkę będąc bardzo młodą dziewczyną? No, jak wchodziła na scenę, to była dość młoda, bo early 20s chyba, ale nie jestem pewny. A myślałem, że za 1 punkt będzie jakby oryginalna flaga Białorusi. A też mi to chodziło po głowie, w sensie nie mówię, że teraz, tylko jak układałem czyli przy Białorusi. Przy pierwszym flagokuzie to chciałem dać takie flagi jakby kojarzące się z miejscem, ale z poprzednimi latami funkcjonowania państwa i tak dalej. Dobra, lecimy do kolejnego przykładu. Kurde, jest trudniej. Co to za fragmencik? Co to za fragmencik? Ja czekam. Wiem co to jest. Mi chwilę. Daj mi. Jeszcze ten, jak dodał, ja tam będę jechał. W przyszłym roku. Chciałem szybko nie kupiłem tego. O matko boska. Waham się pomiędzy dwoma na tę samą literę. I wydaje mi się, że to jest jedno z nich.
Dobra, zostawię. Krzywy czeka? Ja tak, za 4. No. No dobra, to za 4. Zdanie zmienił. Taki oto widoczek. Trzeba było... Ja nic nie wiem. Ja tylko pokazuję wam przykłady. Coś tu się dzieje, jakaś ładna pogoda, jakieś stateczki, jakaś woda. Mało jakieś budynki, mi to jakieś budowle. Ja sobie tylko zapiszę to, co chciałem jeszcze dać. Alternatywnego. Wcześniej. Tak, dasz mi po punktu tyle. No niestety nie. W sensie nie to cały czas jest. To ja celowałem dokładnie w ten sam region i za. Okej. No. Krzywy? Nie planujesz tam jechać, Nikodem? Nie. Nie, za 3. Jeżeli wiem. Za 3 będzie piosenkarka, to znaczy, że mam źle i chciałem dać to, co miałem dać wcześniej. I to jest, daj 3, Rihanna, wiedziałem. Jezus, ono jest... Napisałem sobie jako tą odpowiedź, ale to kurde. Tak czułem, że daje nie to. Ono jest chyba stąd. Tak, no, nie. Pokaż. Nie, no czekaj, ale, czekaj. Napisałem... ale nie mają widzenia. No dobra, zajmę za 2. Za 2. No, na pewno. I za 1 Barbados. Barbados jako ten. Puerto Rico. Nie, Porto Jennifer Lopez. Bahamy. No dobrze. Ale to 0-0. Poleciałem w tym samym kierunku mniej więcej. Fani Rihanny na pewno mieli dobrze. Znaczy, ja mówię, ja już za 5 punktów się zastanawiałem się między tymi dwoma, ale chciałem krzywego wyprzedzić o trochę. No i. Co jest na powodzenie? Lecimy dalej, słuchajcie. Kolejny przykładzik jest taki. To za 4. Nie, nie ma co. No, za 4, za 4. Za 4? Mhm. Okej. Mam tak samo. Jak ty. Masz tak samo jak ja, tak. Dokładnie. Widzowie, drodzy widzowie. Czemu czujesz zabawę niektórzy? Ale czemu? Jak czuję zabawę? To już jest... Za 3. Stefan Starzyński. To co teraz robię, to jest równie... Za równie 2. Enigmatyczne jak to zdjęcie. I za 1 Warszawa. Warszawo moja. Jest oczywiście Warszawa. Wiecie na co liczyłem? Że no. Będziecie walić w Katalonię. Po fragmencie albo coś takiego. Bardzo podobne kolory. Czyli za 4 obaj panowie uderzali i uderzali oczywiście prawidłowo. Lecimy dalej. Shit. Damn. Nie wiem. Krzywy zapisał? Krzywy zapisuje. Leci ostro, chłopak. Gościu, co ty robisz? Czemu mi to robisz? Krzywy za 5 poleciał. No ja nie wiem. Za 4? Szansa na wyrównanie u krzywego, albo pokonanie mnie całkowicie. No to lecimy za 4. Taki oto przykładzik. Taka oto mi zsuwa. O Boże. Jakieś górki. Nie, no ja wiem co to jest. Jakieś miasto. To jest... No nie chcę tutaj zdradzać, żeby nie było, że znowu psuję komuś zabawę. To co, za 3? Czy zapisujesz? No i za 3. Znaczy, ja będę za 2, bo a czym ja się, a czym się najbardziej kierujesz, tak z ciekawości teraz? Co cię najbardziej naprowadza na twoją odpowiedź? Nie, to jest mniej więcej Ural. To będzie region albo Ural, albo któraś z tych byłych republik sowieckich. Więc to będą jakieś Stany. To chcesz za 3? Tak. No potrzebuję literki. To jest Nowak Dziokowicz? Nie. Nie, to jest Nowak Dziokowicz. Nowak Dziokowicz z piłką do kosza pod fachą. Nie, chodziło mi o Dziokowicza, chodziło mi... O matko boska. Nie chodziło mi o Dziokowicza. Okej. Ale nie, no muszę przyznać, że... Nie chodziło mi o... W sensie w ogóle nie chodziło... Próbuję sobie... To jest gościu, który grał... Jeżeli dobrze kojarzę, w NBA, w momencie kiedy byliśmy mali i miałem jego figurkę... No, ja miałem plakat. Miałem jego figurkę gościa. Lego. Nie chodziło mi o Dziokowicza, tylko to jest podobne, jest Itch chyba. No, kombinujesz, coś świta. Coś świta, coś gra Nikodemowi, jakieś dzwony biją. Pytanie, jak daleko jest ten kościół?
Bo na tym obrazku, który był przed chwilą, bo tak w pół dystansie. W sensie możesz zdradzić jego nazwisko, bo ja nie, już nic widzę nie dam. No to jak dam za dwa, to powiem ci to. No dobra, no daj, bo to jest Dirk Nowicki. Dirk Nowicki, no to Nowak Dziokowicz jest blisko do tego. Oczywiście nic mi to nie daje, nie? Nie, no dobra, dam, że to jest Bośnia i Hercegowina, bo to jest... I za jeden dla widzów. Aha, jeszcze przepraszam, za jeden. Jest to oczywiście... Bawaria. Bawaria? Dirk Nowicki urodził się w Bawarii, jest Niemcem. Co? Jest to Bawaria, krzywy ma 5 punktów. Co? To są moi drogi Alpy. Czemu w ogóle dałem Bośnię i Hercegowinę? Ja w ogóle zapomniałem, jak ta flaga wygląda, nie? Nikodem powiedział, że to jest Ural, dał Bośnię i Hercegowinę i powiedział, że to jest Nowak Dziokowicz. To jest legendarna runda. Ojej, nie no, piękna runda. To są Alpy, a to jest Frauenkirche w Monachium. Więc krzywy tutaj dobrze wykminił. A to jest meczet, czy to jest jakaś katedra? Nie, to jest normalnie... Katedra. To jest normalnie chrześcijański kościół. A ja myślałem, że to jest jakiś taki prawosławny, dlatego leciałem w ogóle w tym kierunku. No bo to tutaj te akcenty takie na górze są podchwytliwe, ale to jest Frauenkirche. Brzydka zabudowa tutaj jest, taka linia... Monachium wcale nie jest najpiękniejszym miastem na świecie, ale najpiękniejszym miastem, przepraszam. Ale to naprawdę uderza swoją brzydotą. Dobrze, słuchajcie, lecimy dalej. Spodziewałem się, że jak pokażesz Monachium, że będzie ładniejsze dobra, zdjęcie. No. Teraz tak patrzę się, nie przyjrzałem się temu też odpowiednio. Architektura... Nie, gotycka tutaj. Tak, jest gotyk, tak. No, da się dostrzec ewidentnie, tutaj. Takie ewidentnie tutaj troszeczkę poleciałem. Ale z tym Nowakiem Dziokowiczem to jest... To będzie fajny shot, słuchajcie, fajny ale shot. Ale w ogóle wiadomo, że nie chodziło mi o... Wiadomo, każdy wie, o co ci chodzi. Ale było to komiczne, no. Dobrze, dobra. Słuchajcie, kolejny przykład. Jezus, ale bym miał teraz. By znowu była kupa śmiechu, nie? Okay. Za cztery. No. To jedna za trzy. Z ważniejszych dzielnic. Już finansowych. Się... Za aj, trzy. Myślałem, że będzie ktoś inny. Lost znowu. Jinsu Kwon. Jinsu Shi. Za dwa. I za jeden Korea Południowa. Co zapisali panowie? Korea Południowa. Korea Południowa. Na początku Japonia. No to Nikodem miałby flagę Japonii przy tym składzie. To po 5 punktów, czyli 14, a tu? 18. 18. 4 punkty przewagi. Znowu muszę nadrabiać, no. Dobrze, lecimy dalej. Co to za fragment flagi? O kurde. Nose. Wiem, co to jest. Widzę całą flagę. Widzę całą flagę. Flagę widzę. Gwiazdę widzę. Ja nie widzę. Cytując ale zapomniałem nazwy. Internetowego. Nie wiem. Za cztery? No. Kojarzy czekaj, mi się to czekaj, z dwoma regionami mi się to kojarzy. I jaką mam przewagę? Czteropunktową. Decisions. Biomeke. No to akurat z Grotron było, ale to też może cake. Być. To co? Nie, to jest za cztery? Decisions. Dobra. You need want to help him straight away. So decisions. Spróbuję. Pedro Pascal. Krzywy leci. Nie wiem w ogóle, czy dobrze kojarzę, ale bawimy się. Bawimy się za cztery. To mi niewiele podpowiada, w sensie jakby cały czas zostajemy w tym samym mniej więcej regionie, który początkowo miałem na myśli. Ale mówiłeś, że masz dwa regiony w głowie. Tak, ale... Coś się to pomogło, jeden, zapewne. No, ograniczam go teraz trochę. Do półtora. Aczkolwiek... Tak, no ograniczam go, no. No. Za trzy? Za tak. Trzy. Znana postać z tego... miejsca. Złoty nie, medalista olimpijski. Olimpijski. I Golec w orkiestra mu dawała ten medal. Dobra, zapewne. Daj za dwa, bo ja potrzebuję nazwy. Proszę. Za dwa. Kurde, mam źle. G. G. No tak, przecież. Like G. G. O Boże, ale dałem głupio. I czy ty będziesz original G? Czy będziesz miał gdzieś nieco? Flagę nie, Japonii. Czekaj. Nie no, na pewno mam źle zapisane. Ale teraz zgłupiałem, nie wiem co to jest. Nikodem zapisał. Daj za jeden.
Za jeden. No widziałem to. Grenada. Gujana. Eden Burgundy. Co? Burundi miało być. No, no to już w ogóle. Burgundy! Djokovic Burgundy. Nie ma flagi Burgundy w dzisiejszym quizie. Ostatnio piłeś te Kile Sunrise na bazie Grenady, więc powinieneś wiedzieć. Krzy. No to prawda, to prawda. To jest Kirani James. Ja lubię lekkoatletykę, to jest James. Biegacz znany. Dobra, nikt nie dostaje punkty za tę rundę, może widzowie. Lecimy dalej. Co tu się dzieje? Co tu się wydarzyło? A... Ulala. No dawaj, za ktoś cztery, tu, ja nie wiem. Ktoś tu by mógł Snake'a pograć. Lecimy dalej. Za cztery. To mi oczywiście podpowiada. Co nieco. Ja bym tutaj strzelał. Krzywy już napisał. W Mezopotamię. Przynajmniej mniej więcej w tamtym rejon. Napiszę tak, bo Krzywy napisał, więc nie chcę tracić punktów, no ale to nie jest chyba to. No ale jak Krzywy ma źle, a ty teraz zapiszesz, to... Znaczy ja nic nie... Już dobra, masz rację, dobra. Poczekam sobie na 3. Nie powinieneś podpowiadać taktyki, ale mam wrażenie, że tutaj... Dobra, czekam na 3. Co to za postać? Historycznie istotna postać z tego miejsca. Pokaż mi jeszcze raz tę flagę. Flaga, miejsce, postać. Widzowie oczywiście widzą, bo mają to na beleczkach, więc Nikodemowi cofam. No. Za dwa? No. Czy strzelasz? No strzeliłem. Już zapisałeś. No i no. To jest taka literka no. I to jest taka flaga. Iran. To jest Islamska Republika Iranu, czyli Iran. A postać to Reza Pahlavi oczywiście. Amen. A to jest ale brama Xerxesa. Zastanawiałem się, czy czegoś tam nie odwaliłeś. Wiesz, napisałeś Iran? Tak. Krzywy z Iranem za 5. No, to ładnie. Nikodem z Iranem za 3. Czyli 17. Dobra, lecimy dalej. Kolejny przykład przed nami. No bez Rezy. Co tu się dzieje? Bez Rezy Pahlaviego byłoby kiepsko. Kurde, to jest podchwytliwe. Ja napisuję muszę. Musik tak zwany. Macie muszę. Co my tu będziemy mieć? Co ty robisz? Co, ja tutaj sobie robię co chcę. Ty już zapisałeś. Po to co ty robisz? Dobrze, za cztery. Teraz już dla widzów, czyli dla was drodzy nasi, pokazuję. Takie oto miasto. No to zgadza się no. Taki moment. Oto pan. Taka oto litera. I taka oto flaga. Nie jest to Teksas, jest to Chile. Teksas, ma ten, się, że Teksas ma ten pas tak, rozłożony tak, do końca tak, tak, ale tak. Liczyłem na to, że w te sidła ja będzie. Miałem nadzieję, że się pomylisz. 28, 28, po 5 punktów, panowie. Przepraszam, 22, tu 28. Ty masz taką 6 przewagę. Przewaga. Boże, 6 to ja nie mam szans, jeżeli dobrze liczymy, ale chyba tak. Lecimy dalej. Oj, oj, oj. What the hell? Co tu jest grane? Kodem za 5. Krzywy się wstrzymuje, czy gra? No w zasadzie mam taką przewagę, że poczekam na za 4. Ale mam podejrzenie. No dobra, za 4. No tak mi się. Czy to jest to, co myślę? Nie, to ja jest nie coś innego, myślisz. Więc nie zapisuj. Musisz poczekać na za 1. Na za 0. Za Zini. O kurde. No, słyszę, że jest... odgadniesz. Za 3? Ja słyszę, że jestem karany w tym momencie. Nie. Znaczy ja nie wiem, czy mam dobrze. Bo... Nie, no dobra, zapiszę to, co chciałem za 5 zapisać. No. Nie, zapiszę, please. Nie patrz. This ja city was once a jewel of our kingdom. Za 3? No, okej. Okay. Za 2?
I za jeden. Za pięć. Where was Gondor? Gondor. Ja się bałem, że są pokarane i będzie coś z Gry o Tron. 5 punktów dla Nikodema, 4 punkty dla krzywego. Miejsce, które pokazałem, to było oczywiście z Gilead. Moment przemowy Boromira. Lecimy dalej. No, na rzece, tak. Na Anduinie. Lecimy dalej i takie oto buty. Kurde. Przed wami. To co? Decyzje. Daj. Decisions. Bało mnie on. Bang. Sajon. Zaskoczony? Okay. Nie. Nie? Nie. Okay. Nie, ja wiedziałem, że to jest rzeczywiste. Okej. I wiem... Krzywy? Nic. Powiem wam tak. Żadne filtrowanie flag na masztach nie pomoże, bo ja tu flagi, które coś mogły podpowiedzieć, wyrzuciłem. Nie do końca. No nie do końca, tak, no bo... Ale myślę, że ta architektura Nikodem jest tak dość charakterystyczna. No mam skojarzenie z jednym miejscem. Kurde, teraz mi zabiłeś klina. To co? Adam, i czekaj, teraz z tym architekturą... Nie. Ja czekam na zatrzymanie. Ja nie wiem, którą ty flagą się sugerowałeś, więc ja nie wiem, bo może ja na przykład źle identyfikuję flagę, którą ty identyfikujesz jako tą, która ci podpowiada i przez to moja podpowiedź jest bardziej zwodnicza niż podpowiadająca. Zrobiłem, więc... Za trzy. Tak, postać związana z miejscem. Who's the boy? Okay. Who's the boy? Ale skieszyłem. I teraz czekaj. Ale będziecie mieć ze mnie bekę. Czekaj, ja muszę sobie sprawdzić, żeby teraz nie było. A ja już się nie mogę doczekać odpowiedzi Nikodema, słuchajcie. Może to jest Dżokowiczlandia? Bo ja mam... Ojej. Ja się boję, że tu chodzi o dwa miejsca. Nie wiem, które wskazać. Więc podejrzewam, że Nikodem chyba ma jednak źle. Nie, mam źle na pewno. Więc... Czekasz na literkę? Ja czekam na literkę. No bo mam dwa miasta przed oczami i nie wiem, które uderzyć. No. Ulala. Ojej, spieprzyłem. Ulala. Nie wiem, flaga. Dobrze, źle. Flaga to dla widzów. Walonia, nie? To jest odpowiedź prawidłowa. Krzywy z dwoma punktami. Liechtenstein. Nie wiem, nie pamiętałem, czy tam jest jakiś taki symbol. Czerwono-niebieska z koronką. Ale właśnie nie wiedziałem, jaki tam jest symbol. No, ja chciałem uderzyć. A w ogóle wiecie, to jest pułapeczka też dla zuchwałych, bo ktoś tutaj mógł na przykład, nie wiem, z Zimbabwe dać. Kojarzycie właśnie, bo jest właśnie. Jest kogucik. Wiedziałem, że jest jakaś flaga. Kogucik tak, jest, tylko, kogucik, że, tak. Tylko że on jest w innej kolorystyce. A wiesz, ja chciałem iść w Afrykę, ale później zobaczyłem, że jest flaga Unii Europejskiej. Przepraszam, nie Zimbabwe, Mozambik. Nie Mozambik, czekajcie. No któryś z afrykańskich tam państw. Myślałem, że idziesz właśnie w tym kierunku. Zobaczyłem, Uganda, Jezus Maria, Uganda. Zobaczyłem flagę Unii Europejskiej i mówię, oho, to będzie coś u nas. Tak, i tak. Próbowałem, ale to jeszcze nie, jeszcze jest inna. Jeszcze jest jakaś flaga, która też ma kogucika. Ja myślałem, że uderzać w Lille po Azardzie. Okej, okay, no. A potem, ale zastanawiam się jeszcze nad Brukselą po prostu, jako że to jest Berg, nie? A wiecie, ale... co to było za miejsce? To było Charleroi. O. To jest Charleroi? Tak, żeby było ciekawie. To był ratusz w Charleroi, no. I wieża. Ale nie byłem nigdy w Charleroi. W sensie byłem tylko na lotnisku. A którą ty flagą się sugerowałeś? Powiedz mi. Bo nie, ja tak niebiesko. No mówię, Unia. No to nie Unia. To że później poszedłem w tym kierunku. No dobra, słuchajcie. Jeszcze jest rund? Na szczęście, to już jest końcówka. Już zbliżamy się do końca. Ojej. Nie wiem, czy to nie była ostatnia? Nie, chyba jeszcze jedna będzie. Albo dwie. Dwie albo jedna. Dobrze. Przedostatnia albo ostatnia runda. Odpowiedź to nie jest Uganda. Uganda nie jest. Zimbabwe to też nie jest. I teraz tak. Ja to mam. To jest ostatnia runda, czy nie? Przed. Albo ostatnia, albo przedostatnia, nie pamiętam. I tak już wygrałeś. No niekoniecznie. Bo już zapisałeś? Wydaje mi się, że... Mam pamięć. Mam wrażenie. Inaczej. Mam nadzieję, że moja pamięć... Okej. Okay. Krzywy? Nie wiem, czy poleciałeś tym, co mówiłeś ostatnio na quizie. Wątpię. Co? No.
Panowie sobie. Więc wolałbym nie być aż tak. Panowie sobie. Dobra, zaczynamy. Niedźwiedzie przysługi organizują. Takie oto miejsce. No nie, jednak poleciałeś. Poleciałem. Ojej. Myślałem, że się uda. To jest zbyt oczywiste. Trzeba było dać jakieś, nie wiem, z wnętrza budynku zdjęcia tam. Żeby nie było wiadomo. Za trzy. Pani... Sarah Palin. Pani... Sarah Palin, tak jest. Palin. Gubernator, tak? Tak. Najmłodsza kobieta gubernator. Dobrze, i za dwa. I za jeden. Jest to Alaska. Alaska. Myślę, że tak. Nie polecisz tak oczywiście. I kodem 5, krzywy 4. I chyba ostatni przykład, bo widzę, że jest jeszcze dalej. Więc lecimy do ostatniego przykładu. Weź to poczuj. Nie mów tylko, żeby ktoś dał ci spokój. Nie możesz tak. Nie, nie, ja za 4. I kodem? Widziałem tę flagę milion razy. Z nie wiem co. Jak milion, to powinieneś wiedzieć. Nie, dawaj, dawaj. 4 punkty. O kurde. A może dać ten zoom na ten napis? Jeszcze raz mi pokaż tę flagę. Tak. Nie wiem, czy jak dam standardowe przybliżenie, to czy nie przeklikam. Nie, dwa razy kliknę. Okej. Okay. Mam pewne skojarzenie, ale nie, no, ja wiem, jaki to jest grunt mniej więcej, ale za trzy, no. Tam jest dużo podobnych flag. O Jezu, zaś ci olimpijczycy. Złoty medalista olimpijski. To nie jest, ja mam źle. Wybitny płotkarz. A pokaż jeszcze raz tą flagę? Ja mam źle, ale to dlatego, że tam jest naprawdę sporo flag, które są bardzo. No jest, dlatego się trzeba wstrzymać, jak się nie spełnia. No ale chciałem tutaj uderzyć, żeby... A ty przy fladze uderzałeś, czy przy tym? Przy miejscu? Okay. Nie, przy miejscu. Przy miejscu kończę. A dobra, to nie wiem, to daj mi w sumie za dwa punkty, żebym przynajmniej wiedział, jak mam tak celować. Na D. No, tak. To chyba dobrze napisałem. Chyba tak. No, jest to taka flaga i jest to Dominikana. Dobrze napisane. Brawo, brawo, czyli 4 punkty, krzywy za 2 po literce. Wygrywa krzywy, gratulacje, ten wielki płotkarz to Felix Sanchez. Aj, oglądałem też kilka biegów. Nie kojarzą mi się za bardzo dominikańscy sportowcy. No a ten jest akurat jeden z bardziej znanych. Chyba nie mają jakieś większe osiągnięcia, nie? Na arenie międzynarodowej. Ten na pewno się zajmują, ale mam wrażenie, że faktycznie, jeżeli chodzi o biegaczy, to bardziej się kojarzą, nie wiem, Bahama, Jamajka. Niestety bardzo przykro doświadczona historycznie. Stansy, Bahama na poziomie takich rozpoznawalnych sportowców. Przepraszam, no nie, Dominikana to tak raczej na poziomie Kuby bardziej, nie? No ale faktycznie, no są bardziej takie biegackie nacje. Dobrze. Tak mi się wydaje, no przynajmniej. Wiemy, dobrze, tak? Stawiamy kropkę. To pomnik, co mnie gdzieś tutaj... Tak, tu jest Gonzalo Fernandez Oviedo. De Oviedo. No, naprowadziło trochę. Dobra. To jest jedna z pierwszych, najpierwotniejszych zabudów defensywnych postawionych przez Europejczyków w tym areale. Dobrze, tu stawiamy kropkę. Dziękujemy wam bardzo. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Podzielcie się swoimi wynikami. Do następnego quizu na kanale Quizersi. Trzymajcie się. Ahoj. Siema.